Hej, 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 przed Wami miłosne tajemnice. Jest to seria Bridgertonowie pani Julie Quinn od wydawnictwa Zysk Iska. No, dość sporych rozmiarów. I powiem Wam, że jak wiecie, jestem na bieżąco z serią tą i powiem Wam, że ilekroć się w nią zagłębiam, tylekroć właśnie, tak, buziom też sobie robię zakładeczki, rośnie po prostu mój podziw dla niej. Nawet z ciekawości, wiecie, no, włączyłam sobie tutaj film na Netflixie, ale nie uwierzycie, obejrzałam go zaledwie 5 minut i po prostu już miałam go dosyć. Wiecie, to zupełne przeciwieństwo książki, która w porównaniu z filmem jest jak róża i cierń. Książkę aż chciało się czytać, wciągała mnie na każdej stronie, ukazywała tajemnice, zabawne opisy w ogóle sukni Penelope. Miała w sobie po prostu tą wyjątkowość i taką wyniosłość stylu. No niestety film okazał się być zwykłym cierniem bez wyrazu. No słuchajcie, tam gdzie w książce było widoczne takie zakłopotanie, w filmie zastępowała ją bezinteresowność. Taka udawana obojętność, wymuszone stroje i brak jakiejkolwiek emocji, która znalazłyby odzwierciedlenie właśnie w moim sercu. Dlatego zawsze czytam i będę czytała tylko i wyłącznie książki, bo tylko one potrafią zapanować nad moją wyobraźnią i przenieść mnie do świata wykreowanego przez autorów. I jak już możecie się domyśleć, że w tej części poznacie Penelopę. Wiecie co, jej nazwisko na pewno przemylę, ale bo ona tak dziwnie się nazywa. Feat Herington. Okej. Okay. Skupmy się na imieniu Penelope, która od zawsze strojona była w taką przejrzałą żółć. No, marzyła o wzajemnej miłości ze strony Colina Bridgertona. Ale czy jej się to cokolwiek udało? Wiecie, ona praktycznie od zawsze go kochała. No nie byłoby w chwili, kiedy się w nim nie zadłużała, nie patrzyła, nie przyglądała, nie marzyła. Jednak zdawała sobie sprawę, że daleko jej do pięknej smukłości, którą mógłby zauważyć, gdyby tylko taką posiadała. Wiecie, jej miłość jednak idzie w zwątpienie. Zupełnie niczym niedobór jej strojów do urody w momencie, kiedy poznaje jego sekret. Sekret Colina. A w międzyczasie on sam powróci do kraju. No i niespodziewanie na jego drodze pojawi się Penelopa, którego zaskoczeniu ona w ogóle nie przypomina już pulchniutkiej koleżanki jego siostry. Zaczyna słyszeć, co mówi i nie umie przestać wpatrywać się w jej oczy. W chwilach, kiedy jej nie widzi, czegoś mu brakuje. I wiecie co? Doznaje szoku, kiedy uświadamia sobie, że on się chyba zakochał. I wiecie, teraz był dla mnie taki najzabawniejszy moment, bo on nie wiedział, jak tą nowinę przekazać rodzinie. No bo przecież znali się od zawsze można by powiedzieć, że się tylko tolerowali, ale żeby doszło tutaj do czegoś więcej, nikt nie przypuszczał, nawet oni sami. I tak najważniejsze pytanie, które zadawałam sobie w ogóle od początku serii. Czy ktokolwiek jest w stanie poznać, kim jest tajemnicza redaktorka plotkarskiej gazety? No, to już w ogóle niesie w takie osłupienie, że po prostu szok. Ilekroć się ją czyta, tylekroć po prostu się tą redaktorkę nie lubi i lubi jednocześnie. Tak bardzo się nie lubi, że jest się ciekawym, co dalej napisze. Więc faktycznie, no, wciąga. Jak sami bohaterowie tutaj opowiadali, ona przez pewien czas prenumerowała tą gazetę za darmo, żeby, wiecie, no, ludzie się ją wkręcili, że już nie mogli bez niej żyć. A kiedy już nie mogli bez niej żyć? Ceny za nią okazały się tak wysokie, że tylko niektórych było na to stać. A i tak kupowali. No bo już jak ktoś się wkręcił, po prostu jak nałóg papierosowy, nie mógł przestać tego czytać. I ja mam tak samo. Tak samo mam z tą serią, z częścią pierwszą, drugą, trzecią i teraz czwartą, że nie mogę przestać ich czytać. Czytała i czytała i czytała. Najchętniej to bym chciała się w tym świecie znaleźć. Ale cóż, żyjemy gdzie żyjemy. Każdy świat jest dobry, powiedzmy, gdzie nas nie ma. Także ja Wam tę książkę polecam, bo cały czas nie mogę się od nich oderwać, cały czas mnie zaskakuje. No i ma w sobie taką magię, że chcecie podążać za nią dalej. Za książką, nie za filmem z Netflixa. Tego nie lubię. A książkę po prostu kocham, uwielbiam. Cała seria jest dla mnie mega, mega boska. Dobra, bo się już za bardzo tutaj podniecam tym faktem, że ją po prostu uwielbiam. To się z Wami żegnam i do usłyszenia. Pa, 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 pa.